Oglądajcie do końca, bo na końcu przygotowaliśmy fajny konkurs z nagrodami dla Waszych dzieci. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim odcinku na kanale. Dziś wyjątkowy gość, jak zwykle, ale myślę, że temat dużo ważniejszy niż nawet wcześniejsze tematy, bo finanse najmłodszych naszych dzieci, naszych milusińskich, i o tym będzie opowiadał mi dzisiaj Tomek Krupa. Witaj, Tomku. Witaj, Grzegorzu. Witam widzów. Tomek, czyli autor książek właśnie na temat finansów dla dzieci. Ja pamiętam, że jak ja miałem lat 5, 6 czy 10, to takich książek nie było. My wtedy siedzieliśmy na drzewach i wtedy oglądaliśmy wszystko z góry i kradliśmy jabłka, i tak to wyglądało, tak pamiętam moje dzieciństwo. Oczywiście wierzę, że te dzieci dzisiejsze też na tych drzewach siedzą i się bawią na podwórku, ale myślę, że edukacja dzieci jest bardzo ważna. Sami wiecie, że na kanale zapraszam wielu ekspertów, wiele osób, które mówią o inwestowaniu pieniędzy, o zarabianiu, o tym, w jaki sposób pomnażać te pieniądze dorosłych. No ale ten dorosły kiedyś był też dzieckiem, więc myślę, że Tomek, to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest istotne. I chciałbym właśnie zapytać na sam początek, dlaczego napisałeś taką książkę i dlaczego to jest ważny temat? Tak jak mówisz, te dzieci, które dziś są młode, za kilkanaście lat będą stanowić o sile ekonomicznej naszego społeczeństwa. Mhm. Temat pieniędzy, no wiadomo, jest istotny dla każdego. I dobrze by było, żeby dzieci miały jakąś podstawową wiedzę, bo niestety tutaj, no skąd mają ją zdobyć? System nasz edukacji szkolnej tutaj kuleje pod tym względem. Także musimy tutaj we własnym zakresie jakoś dokładać tutaj te cegiełki do ich edukacji, bo to będzie budowało ich przyszłość. Także temat jest bardzo istotny, bardzo ważny, a jednocześnie chcemy go podać w sposób jakiś taki przystępny, żeby było to ciekawe, a nie tak jak to zwykle się jednak w szkole dzieje. Mhm. No tutaj właśnie mówisz o tym, o szkole, o systemie, bo ty jesteś który rocznik? 84. 84. Ja jestem 85, więc jesteśmy z podobnego rocznika. Pamiętamy, czego w szkole można się było nauczyć. Tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy, jak wspominałem, moją maturę. Pozdrawiam moich nauczycieli, którzy mnie przygotowywali do matury, bo dobrze ją zdałem, ale pamiętam takie absurdalne pytanie. Akurat geografię zdałem jako drugi przedmiot. I tam było pytanie, już nie pamiętaliśmy, jak było ono zadane, ale chodziło o ilość hektarów, które obrabia jeden ciągnik. Jeden ciągnik, tak? Czyli ile jest ciągników na hektary w ogóle, jeśli chodzi o rolnictwo. Więc to jest absurd jakiś w ogóle, po co nam to jest potrzebne. Także takich rzeczy i wielu innych niepotrzebnych, myślimy, uczą się dzieci, czy uczyły się wcześniej, więc chcielibyśmy, aby twoja książka, bo też być może kiedyś ona będzie lekturą w szkole, chciałbym i życzę ci tego bardzo, życzę wydawnictwu Ekspertia, które przecież wydaje tą książkę, i Maćkowi Wieczorkowi, Kacprowi, którzy współpracują przy tym, myślę, fajnym projektem, a ty jesteś autorem, jesteś osobą, która napisała. I właśnie ja chciałbym zapytać w ogóle, Tomek, jak to się robi, że tworzy się książkę, że w głowie twojej tworzy się coś takiego? Jeśli chodzi o pierwszą książkę, Wielka Wyprawa Felicji, to tutaj była inspiracja właśnie Maćka Wieczorka. Tak, mamy tę książkę. Z którym wcześniej współpracowałem już przy różnych projektach. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie i powiedział, że co tam, jak mam taki pomysł na książkę dla dzieci, ale kurczę, nie mam czasu, żeby jej napisać. Mhm. Może byś usiadł i napisał taką książkę. Ja generalnie wcześniej za bardzo nie miałem doświadczenia z literaturą od strony pisarza. Także stwierdziłem, czemu nie? Lubię nowe wyzwania, lubię robić nowe rzeczy. On miał już gotowy pomysł na to, jak ta książka mniej więcej powinna wyglądać. Więc usiadłem i zacząłem pisać. I jakoś bez większych problemów udało się sprawnie doprowadzić ten projekt do końca. Mhm. Książka się przyjęła, spodobała się. Jest zapotrzebowanie na rynku, bo nie ma ciągle w dniu dzisiejszym, nie ma jakichś wielu tytułów, które tą edukację finansową najmłodszych ogarniają. Jak już to, no, różny jest poziom tych książek, które się znajduje. Także jest zapotrzebowanie na kolejne tytuły. No i usiadłem i wspólnie pomyśleliśmy, co by to mogło być. I tak narodził się Miś Ekspertuś i cała seria książek o tym sympatycznym misiu, który tom po tomie przedstawia kolejne zagadnienia
związane z różnymi aspektami życia, nie tylko z przedsiębiorczością, nie tylko z finansami, ale chcemy ogólnie, żeby ten miś był takim przykładem dobrym, jak sobie radzić w życiu, jak sobie radzić na rynku pracy, żeby wyposażyć dzieci w takie podstawowe umiejętności, dzięki którym poradzą sobie, bo to nie chodzi o to, żeby wychować dzieci na milionerów, tylko żeby one miały możliwość zadecydowania o sobie, żeby miały te podstawowe takie skille, które, z których będą mogły korzystać, czy to podczas pracy na etacie, czy podczas swojej własnej działalności, czy jeśli zostaną inwestorami, bo jak wiadomo, inwestycje też tutaj są ważnym aspektem edukacji finansowej. No, na pewno obserwowałem tą książkę, jedną przeczytałem. Misia Ekspertusia przeczytałem, tam jest ponad 100 stron, ale napisane w taki łatwy sposób i ciekawe, że nie wiem, godzina czasu i to było przeczytane. Ale zerknąłem też na Wielką Wyprawę Felicji i tam się pojawiają nawet kwadranty przepływu pieniędzy. Pewnie każdy z dorosłych, kto nas ogląda, to wie, o co chodzi, ale jest to w tak ciekawy sposób przekazane, że nawet najmłodsi są w stanie zrozumieć w kilka minut, o co chodzi. Zgadza się. Większość dzieci ma przykład ze swoich rodziców, a zdecydowana większość społeczeństwa to są pracownicy etatowi. A my chcieliby pokazać, że jest też inna możliwość, inna ścieżka wyboru kariery. Można być, jak wiadomo, samozatrudnionym, można być biznesmenem czy przedsiębiorcą, można być inwestorem, ale tutaj staraliśmy się dzieciom to podać w bardzo przystępny sposób, żeby opakować to niejako w przygodę, żeby to się czytało przyjemnie, a jednocześnie pokazać blaski i cienie każdej z tych ról. Bo jak wiadomo, no, jest zawsze coś za coś w życiu. Nie ma róży bez kolców i każda rola tutaj w tej układance finansowej ma swoje plusy i minusy. A dzieci nie do końca są świadome w ogóle, że można żyć inaczej niż ich rodzice. Także chcemy, żeby świadomie wybrały swoją rolę i żeby mogły mieć ten wybór. Dobra, to Tomek, ja Ci też będę podrzucał trochę takich pytań podczas naszej rozmowy, takich może bardziej praktycznych, bo jesteś też, oczywiście, z tego co wiem, rodzicem podwójnym, że tak powiem, bo dwójka dzieci. Więc w jaki sposób, Tomek, zachęcić dziecko do oszczędzania? No bo często w tej książce też, zresztą tytuł Miś Ekspertuś oszczędza, mowa jest o tym, aby trochę odkładać, żeby nie wszystko wydawać, że warto mieć swoje oszczędności na jakiś konkretny cel, nie zawsze prawdziwy, bo często wytworzony sztucznie przez środowisko czy dzieci, to też świetnie było tam pokazane. Więc w jaki sposób nauczyć dziecko oszczędzać, jeśli przyznamy się przed nim samym, że nie mamy oszczędności, a okazuje się, że chyba około połowa Polaków ma z tym problem. Tak, dużo Polaków ma problem z oszczędnościami, mało tego, prawie 3 miliony ludzi zalega z ratami kredytowymi, także jest tutaj sporo do popracowania. Natomiast no, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Dzieci bardzo dużo rozumieją z tego, co my robimy. Dziecko nie jest wcale tak łatwo oszukać, jakby się wydawało. Także trzeba zacząć od siebie. Trzeba wprowadzać te, edukować siebie w tematach finansowych i dziecko jednak musi zobaczyć, że rodzic robi coś, no bo nie można dziecka na przykład zniechęcić do palenia, jak samemu się pali. Więc jakiś tutaj podstawowy przykład powinien iść ze strony rodziców. Więc zacznijmy od swojej własnej edukacji i od tego, żeby odłożyć nieco pieniędzy. Natomiast jeśli chcemy już zachęcić dziecko do oszczędzania, powinniśmy mu pokazać jakiś cel. Tutaj dobrym pomysłem jest na początek, żeby dziecko miało jakiekolwiek swoje pieniądze. No, z czegoś musi to zaoszczędzić. Dziecko już takie kilkuletnie, jeszcze w przedszkolu, jak wyjeżdża na wakacje, możemy mu dać jakąś określoną sumę pieniędzy, umówić się z nim, że dostanie każdego dnia, nie wiem, 5, 10, 15 zł, w zależności od wieku dziecka, od jego charakteru. To rodzice już tutaj najlepiej znają swoje dzieci. I dajemy mu pewną określoną kwotę każdego dnia. I dziecko może pójść dwoma drogami. Albo będzie odkładał sobie te pieniądze, albo z dnia na dzień będzie to wydawać i nic mu nie zostanie. Jeśli będzie miało większą kwotę, będzie sobie mogło kupić coś fajniejszego. Jeśli wyda wszystkie pieniądze na lody, na strzelnice, na gierki, na gry wideo, to wtedy nic mu nie zostanie. Natomiast jeśli te pieniądze będą odkładane, to będzie stopniowo przyrastało i będzie sobie mogło kupić jakąś fajniejszą pamiątkę. Na przykład. Więc w ten sposób dziecku można zacząć dawać pieniądze, żeby one mogło popełnić też te błędy, kiedy ma lat kilka, kilkanaście, a nie żeby te, bo później te same błędy powielają ludzie dorośli w swoim życiu i spłukują się ze wszystkich swoich pieniędzy,
a w wieku 20, 30, 40 lat to dużo bardziej boli. Więc dziecko musi mieć jakieś swoje pieniądze, żeby z nimi poeksperymentować. No to pytanie od razu, które mi się nasuwa, jaki jest wiek dobry, kiedy powinniśmy dziecku dawać oszczędności i w jakiej kwocie? Jak to ustalić? No to jest pytanie bardzo dobre i tutaj generalnie zacząć powinniśmy mówić o pieniądzach do dzieci, jak tylko zaczynają rozumieć, co to jest. Pokazywać najpierw monety, pozwolić dziecku kupić coś w sklepie. A kiedy ono już ma swoje potrzeby, kiedy jest tam w szkole na przykład, jest sklepik jakiś i jest w stanie sobie kupić coś samodzielnie, wtedy może zacząć dostawać kieszonkowe. Możemy dawać kieszonkowe regularne, ale jest też taka metoda, żeby wynająć swoje dziecko. Brzmi to trochę tak kontrowersyjnie. Dziwnie, no. Natomiast no, tutaj kwotę samą tego kieszonkowego powinniśmy ustalić na podstawie tego, znamy swoje dziecko, wiemy ile ono ma lat, bo tutaj jest bardzo zróżnicowane. To trudno jednoznacznie określić, ile my mamy pieniędzy, bo to wiadomo, że nie zawsze ta sytuacja jest dobra. Także jeśli dajemy jakąś podstawową kwotę kieszonkowego, możemy dać mu możliwość, żeby dziecko sobie dorobiło u nas. Na przykład Dave Ramsey propaguje taką właśnie możliwość, gdyż no, skąd się biorą pieniądze? No, mało kto dostaje pieniądze za darmo. Trzeba zarobić na to. Czy siłą mięśni swoich, czy intelektualnie, ale trzeba zapracować. Także możemy dziecko swoje zlecić jakieś prace. Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie płacić dziecku za takie podstawowe obowiązki. Dziecko powinno posprzątać po sobie, odrobić lekcje i tego typu rzeczy jak najbardziej nie powinny być płatne, no bo to za to w życiu też nikt nie płaci. Tak. Natomiast jeśli jest coś, co wykracza poza te podstawowe obowiązki, w stylu na przykład umycia samochodu, jeśli dziecko nie chciało zwierzęcia, to na przykład pomoc przy wyprowadzaniu psa, albo sprzątaniu po kocie, nakarmieniu tego zwierzęcia, czy jeśli dziecko już jest trochę starsze, możemy mu zlecić jakieś researche. Na przykład mamy takiego nastolatka, wiemy, że jest ogarnięty, chcemy, żeby też sam umiał zdobywać wiedzę, bo to jest bardzo cenna umiejętność, żeby umieć zdobywać wiedzę. Na przykład kuzynka Hania ma urodziny. Chcemy jej kupić jakąś książkę? Nie mamy na to czasu, albo po prostu chcemy, żeby dziecko też nabyło jakichś swoich umiejętności i powiemy, kup dla Hani książkę do 50 zł, wiesz, że się interesuje podróżami i wtedy nasza latoru siada do komputera, klika, czasem może to zrobić nawet lepiej niż my. Sprawdza, jakie są polecane książki na rynku i wybiera. Tak? Tylko wtedy musimy być konsekwentni. Jeśli na przykład nam się nie spodoba coś, a nie daliśmy wytycznych konkretnych, no to już musimy zaakceptować ten wybór, bo już musimy być poważni. To już jest deal biznesowy i dziecko powinno wiedzieć, że to, co robi, ma sens. Tak? Także nie zawsze trzeba fizycznie pracować, nie zawsze trzeba myć ten samochód, szorować. Czasem można popracować głową. No i w ten sposób też przecież spora część społeczeństwa zarabia jednak pracą intelektualną, a nie fizyczną. Można na przykład zlecić dziecku znalezienie kierunku na wakacje. Wiemy, że chcemy jechać na przykład nad Morze Śródziemne, no i znaleźć teraz jakiś fajny kurort, fajną ofertę, w dobrej cenie. Znowu dziecko zrobi research, poogląda paru youtuberów, tak, parę blogów przeczyta, będzie już się orientowało w tym temacie, będzie wiedziało, jak znaleźć coś taniej, coś w fajnym miejscu, być może jakąś ofertę promocyjną, na którą my byśmy nie wpadli, bo nie mamy na to czasu, nie mamy ochoty. Także myślę, że można dzieci zatrudniać jak najbardziej do tego typu nadobowiązkowych rzeczy. Tak? Coś, co nam zaoszczędzi czasu, być może też pieniędzy, a przy okazji i dziecku nie damy za free pieniędzy, tylko będzie wiedziało, że pieniądz ma swoją wartość i trzeba na niego zarobić. Ale można to zrobić sprytnie, nie zawsze siłą mięśni. Natomiast moim zdaniem ważne jest, żeby dzieci poznały też wartość pracy fizycznej. Ważne rzeczy powiedziałeś, no i dałeś ciekawe przykłady, takie z życia, ale myślę, że coś, co z tego wynika, co jakby ja zrozumiałem, to takie danie dwóch rzeczy dziecku, i nie chodzi o pieniądze, tylko danie zaufania jakby i takiej oddanie odpowiedzialności i takiej wiary, że to dziecko sobie poradzi. Nie? Bo często jest tak, że rodzice to robią za dzieci, nie dlatego, że te dzieci tego nie chcą, bo nikt im tego nie zaproponował, tylko dlatego, że przecież ono jest za małe, żeby to robiło. Nie? A kiedy jest
kiedy jest dobre, skoro nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić i nie sprawdzamy, oddając właśnie te różne codzienne zajęcia. Więc myślę, że to jest fajne, że po prostu trzeba dać tym dzieciom wiarę, że ty to zrobisz i jeszcze możesz zarobić dodatkowe pieniądze, właśnie te oszczędności dla te kieszonkowe dla ciebie. No to idźmy dalej, bo myślę, że to jest też ważny temat. Bo tam się pojawiła kwestia tego wyszukiwania w internecie i to jest, możemy zahaczyć o kolejne moje pytanie, czyli w jaki sposób zachęcić dzieci w ogóle do czytania, no bo to są książki głównie dla dzieci, czy tam czytania z rodzicami, ale w jaki sposób zachęcić dzieci, kiedy one bardziej no jednak do telefonu lgną. Przez ten ostatni rok też wiem, że sporo dzieciaków było wręcz zmuszonych do siedzenia przy komputerze, więc pytanie, czy jako tata masz jakieś sposoby zachęcania do czytania? Zgadza się. Dzieci coraz bardziej żyją tutaj w tym cyfrowym świecie. Natomiast no znowu przykład idzie z góry. Dzieci doskonale widzą, co my robimy. Jeśli my rozmawiamy z dziećmi z telefonem w ręce, no to one nas po prostu naśladują i robią to samo. Więc my powinniśmy tutaj najpierw zrobić rachunek sumienia swój, czy my naprawdę poświęcamy tym dzieciom czas i czy pokazujemy, że jest też inny świat poza światem cyfrowym, poza światem gier komputerowych, poza światem telefonu. Więc jeśli od tego zaczniemy, to myślę, że jest duża szansa na to, że to będzie miało powodzenie, że to się uda. Natomiast no to już trzeba zaczynać od małego. I jeśli małemu dziecku będziemy czytać, ono później będzie chciało czytać samo. Jeśli będzie widziało, że my czytamy książki, nawet niekoniecznie papierowe, mamy Kindle, mamy tutaj różne możliwości cyfrowych nośników, może audiobooki. Natomiast no my tutaj jako wydawnictwo Ekspertia też jednak promujemy zdecydowanie tą formę książki papierowej. Zdecydowana większość pozycji jest dostępna wyłącznie w papierze. Także myślę, że to ma samo w sobie wartość. Tutaj wspólne czytanie, najpierw z rodzicami, później już samodzielne przez dzieci, jest jak najbardziej do osiągnięcia. Ja akurat osobiście nie miałem problemu z tym. Moje dzieci chętnie słuchają, chętnie czytają książek, aczkolwiek no też wiadomo, że często człowiek jest zmęczony, wieczorem już mu się nie chce, puśćcie sobie audiobooka, czy puśćcie sobie bajkę. Natomiast no, powinniśmy próbować jak najczęściej, wiadomo, że nie zawsze, no też nie da się, różne są sytuacje. Natomiast powinniśmy, jak dziecko w ogóle widzi, że my mamy książki, że z nich korzystamy, zupełnie inaczej podchodzi do tematu niż w przypadku, kiedy ktoś, dorosły, rodzice siedzą cały czas na laptopie, na tablecie, na telefonie i zajmują się czymś, co jest wyłącznie wirtualne. Wiadomo, że te urządzenia są w dzisiejszych czasach nieodzowne i korzystamy z nich nagminnie, ale musimy też znaleźć czas, żeby je wyłączyć. Mhm. Tak, wieczorem, nawet w nocy. To dziecko też widzi, niejednokrotnie przychodzi gdzieś tam do sypialni, patrzy, tatuś ma telefon, aha, no to wiadomo, bo mamusia coś tam gdzieś przegląda. Także jeśli dzieci to widzą, to później nas naśladują, modelują nasze zachowania. Także jeśli przykład będzie z góry, to myślę, że to już jest pierwszy krok do tego zachęcenia. Przede wszystkim takie modelowanie i przykład z góry. No to jest ważne, więc myślę, że też ważne, żeby zapisać sobie, że to jednak w nas jest ta siła i to, co te dzieci będą robić. No to idźmy dalej. Kolejne pytanie. W jakim wieku powinniśmy zacząć tą edukację ekonomiczną czy edukację finansową tych naszych dzieci, no bo przecież te książki i cała seria, która będzie, z tego co wiem, powstawać, no to głównie w tych sprawach takich finansowych, oszczędności, edukacji finansowej, tworzenia biznesu swojego, no bardzo ciekawe tematy, więc kiedy jest odpowiedni wiek? Dla jakiego wieku są w ogóle te książki przeznaczone? Zgadza się. Myślę, że taką edukację finansową powinniśmy rozpocząć jak najszybciej. Jeśli tylko dziecko już umie liczyć, może dostać pierwsze pieniądze, możemy mu je pokazywać, możemy je prosić o robienie zakupów, rozmawiać z nim przede wszystkim. Bo tutaj rozmowa jest bardzo ważna, wtedy wiemy, jakie dziecko ma problemy, czy go to interesuje, czy nie. Wiemy, jakie ma zdolności, wiemy, jakie ma lęki. Więc rozmowa z dzieckiem jest bardzo ważna, więc powinniśmy na jak najwięcej różnych tematów rozmawiać, ale nie tylko mówić dzieciom, ale też słuchać, co one do nas mówią. No to właśnie, Tomek, jeszcze może wejdę w odpowiedź na to pytanie, bo to chyba możesz trochę połączyć. Czy przy pisaniu książek pomogły ci te twoje dzieci i rozmowa z nimi?
No, zdecydowanie pomogły, bo tutaj nawet bardzo chciały ambitny, aktywny udział brać w procesie twórczym, aż musiałem je stopować, zwłaszcza córkę tutaj starszą, bo sama później zaczęła pisać książki, bo ona też by chciała. Tak, 9 lat ma. Też chciała napisać książkę i jak najbardziej jej się to udawało. Natomiast Wielka Wyprawa Felicji jest dla dzieci trochę młodszych, od 6 lat. Miś Ekspertuś, myślę, że tak mniej więcej od 8 lat, natomiast to jest indywidualne. Tutaj rodzice najlepiej znają swoje dziecko. Czasem można to młodszym dzieciom przeczytać z odpowiednim komentarzem, czasem trochę zmieniać słownictwo. Zresztą ja starałem się, żeby to było jak najbardziej przystępne dla dzieci, żeby słowa były proste, zdania krótkie, ładne ilustracje obrazowe, które są nie mojego autorstwa, są autorstwa Adama Polkowskiego, którego serdecznie pozdrawiam i myślę, że naprawdę są bardzo fajne. Ja jestem bardzo zadowolony z nich, także myślę, że książkę czyta się przyjemnie. Mhm. Młodsze dzieci w asyście rodziców, czy po prostu rodzice przeczytają dzieciom te książki, starsze, samodzielne. Pod każdym rozdziałem mamy też takie pytania, które prowokują do dyskusji z rodzicami na te tematy, które są poruszone. Chcemy, żeby dzieci pomyślały też samodzielnie, żeby jakieś wnioski wyciągnęły, żeby to odniosły do swojego życia, bo wiedza, która nie jest osadzona w realiach, która jest oderwana od rzeczywistości, bardzo szybko wyparowuje. Także czyli nie ma tam tylko czystej informacji, że przeczytaj, dowiedz się i koniec, tylko są tam te misie specjalne, z tak, tego co widziałem, w przypadku takie akcje, żeby... Misia Ekspertusia nazwaliśmy te pytania, zadania misjami specjalnymi i do każdego rozdziału tutaj jest kilka... A powiedz coś więcej o jakiejś misji specjalnej, jednej chociaż. Co dokładnie trzeba zrobić? Sięgnijmy może do książki. Tak, tam jest trochę ciekawych, takich by powiedział nawet prowokacyjnych pytań w stronę rodziców, które mogą dyskusję rozpocząć. Tak, już mówiliśmy tutaj o budżecie rodzinnym, bo jest tutaj jedno z pytań, które zachęca do dyskusji na temat budżetu rodzinnego. Chodzi o to, żeby rodzice opowiedzieli dzieciom, na czym taki budżet polega. Jeśli w ogóle jest. Jeśli nie? jest, bo większość ludzi, nawet takich ogarniętych finansowo, nie robi tego budżetu. Natomiast jest wtedy taka wersja B, taka lightowa, żeby opowiedziało dzieciom, żeby się opowiedziało dzieciom na temat różnych kategorii wydatków. Na co w ogóle ta nasza wypłata idzie. Dzieci często zadają różne pytania, my próbujemy się tutaj wymigiwać. Skąd się biorą pieniądze, tak? Bo skąd się biorą pieniądze, ile mama i tata ile mama i tata zarabia. Tak. Myślę, że o takich rzeczach powinno się dzieciom powiedzieć, bo one muszą mieć jakiś punkt zaczepienia, tak? Muszą mieć jakąś orientację. Natomiast jeśli nie robimy tego budżetu, no to może to jest też troszkę tutaj, nie powiem, że przytyk, ale jakaś taka sugestia w stronę rodziców, żeby spróbowali, nie mówię nawet już o pełnym budżecie, ale na początek taki audyt, 30-dniowy audyt, na co idą nasze pieniądze. Bo budżet domowy to jest, kierujemy pieniądze tam, gdzie chcemy. Więc wyznaczamy sobie kategorię i jaką kwotę przeznaczymy na dany cel. Natomiast, żeby uzmysłowić sobie, czy my czegoś takiego w ogóle potrzebujemy, można zrobić taki spis, na co zbieramy paragony i na kilka kategorii to podzielić, ile pieniędzy idzie na spożywkę, na utrzymanie domu, na koszty stałe, na jakieś przyjemności i wtedy zobaczymy, czy te pieniądze nam, albo gdzie te pieniądze nam uciekają, bo każdemu uciekają mniej lub bardziej, tak? Na rzeczy, które nie do końca są nam potrzebne, które moglibyśmy w inny sposób zagospodarować, może zainwestować, bo wielu ludzi mówi, że oni nie mają już z czego oszczędzać. No, podstawowe potrzeby zaspokojone, nic nie zostaje. Tak, nie zostaje. Natomiast jeśli byśmy zrobili sobie taki spis, na co idzie ile pieniędzy, to wtedy tutaj czarno na białym zobaczymy, czy i na co te pieniądze uciekają. Tomek, ostatnio oglądałem bardzo ciekawy, to w zasadzie był wykład TEDx na YouTube. Wszyscy chyba znacie TEDx, jeśli nie, to polecam, bo mnóstwo świetnych wykładów. Ja sobie zapisałem, ten wykład robiła Angelika M. Talaga, dziewczyna, która zajmuje się właśnie edukacją, jak edukować dzieci. No i ona mówiła o tym, wykład
genialnie, 18 z tego, co pamiętam, minut. No i ona mówiła o tym właśnie, czego się uczyła w szkole, że były takie wierszyki, Ala ma kota, a kot ma Ale, że dzieci się nie uczą, tylko są nauczane, że, no, że ten system po prostu nie pozwala być kreatywnym, zdobywać samodzielnie wiedzę, tylko że te dzieci siadają i trochę jak w kinie chłoną to, co nauczyciel musi przekazać, bo ktoś to tak wymyślił w ustawie. No i chciałem zapytać, nie dlaczego system jest zły, no bo on jest jaki jest. Jest pewnie wielu kreatywnych nauczycieli, których znam, ale którym się nie pozwala po prostu robić tego, co by chcieli. W jaki sposób te książki trochę naprawiają ten system albo pomagają rodzicom? Ja myślę, że sama książka tutaj nie naprawi systemu, ale tak jak mówisz, pomaga. Troszkę, tak. Jest chociażby takim przyczynkiem do tego, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Bo w szkole, jak wiadomo, no jest zawsze jedna poprawna odpowiedź. Mhm. A życie nie jest takie czarno-białe. Jest, tak jak mówisz, wielu nauczycieli, którzy mają talent, chcieliby dzieciom przekazać coś więcej, w jakiś sposób ich zainteresować, ale mimo wszystko sztywne ramy systemu ich tutaj wybijają, plus jeszcze na dodatek biurokracja. Także pozwólmy przede wszystkim dzieciom popełniać błędy, bo błąd w szkole uczą nas, że jest czymś złym. Tak, na czerwono zakreślają, tak, kolorem krwi i piętnują wszelkie błędy, ale człowiek, błąd jest tak naprawdę dla nas feedbackiem, jest informacją zwrotną i my powinniśmy z niego wyciągnąć wnioski. Wiadomo, że tam najlepsi to się uczą na błędach innych, ale jednak człowiek powinien popełnić swoje błędy i pozwólmy dzieciom popełnić je w młodości. A kiedy już tutaj w szkole pokazuje się, że jest jedna tylko właściwa odpowiedź, która jest podana ex cathedra, także jako prawda objawiona i nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Natomiast dziecko, jeśli dojdzie do czegoś samodzielnie, jeśli bierze udział w jakimś projekcie, ma coś stworzyć samo czy w grupie, uczy się przy okazji współpracy z rówieśnikami, zupełnie inaczej tą wiedzę przyswaja. To wszystko powinno mieć jakiś kontekst. Tak? Staramy się tutaj w książkach, żeby te historie były bliskie życiu, że coś tam się zdarzyło, że ktoś wziął na przykład kredyt i ma z tego powodu duże problemy. Tutaj jest też bardzo dobra okazja dla rodziców, żeby rozmawiać, o wiesz, tam wujek Janusz wziął i zobacz, jakie ma problemy, nie? Teraz mu zajęli na przykład mieszkanie, dom, samochód. Są to takie przykłady z życia, faktycznie takie prawdziwe, które tak, możemy spotkać. Tak, i to dużo lepiej zapamiętujemy, bo jest taka wiedza, tak jak mówiłeś o tych ciągnikach rolniczych. Tak. To zupełnie bez kontekstu, no ale o co chodzi? No, jest, załóżmy, tam 7, tak? 7 hektarów obrabia jeden ciągnik, tak. Ale to jest dużo, mało. Nie wiadomo. Najlepiej by było, gdyby w ogóle dzieci miały okazję pojeździć na ciągniku i zobaczyć, jak długo się obrabia hektar, tak? Co to znaczy? I skąd się bierze mleko? Skąd się bierze mleko, tak? Skąd się biorą pieniądze za następny? Jest bardzo ciekawy wątek, bo większość dzieci myśli, że bierze się z bankomatu. Ewentualnie no, w aplikacji są, w telefonie, nie? Rodzic płaci. Natomiast ja uważam, że bardzo cenne dla dzieci jest obracanie gotówką. Powinny widzieć te pieniądze, widzieć jak one ubywają, że ktoś tam nam wydaje i to już jest mniej niż zapłaciliśmy. Natomiast są nawet gry takie jak Monopoly teraz już, że płacisz kartą. Chociaż są one samą w sobie, ten Eurobiznes, Monopol, czy tutaj Ekspert Wentleyu gra, które też z dziećmi grane na pewno bardzo dużo wnoszą i są takim wstępem do edukacji finansowej, doskonałym uzupełnieniem. Natomiast no jednak swoje pieniądze, które widać w portfelu, że ubywają, zupełnie inaczej oddziałują na dzieci. Nie wiem, czy wiesz, jak McDonald's wprowadził możliwość karty, płatności kartą, to wtedy wartość jednego zamówienia wzrosła o około 35%. Bo nie to widzimy. Jest dużo. Badania w innych instytucjach wskazują, że to jest, że te płatności są wyższe około 12 do 18%, czyli wzrost jest naprawdę ewidentny. No, łatwiej jest nam, nie czujemy tego bólu wydawania pieniędzy, kiedy płacimy kartą czy aplikacją. Dlatego gotówka jak najbardziej, zwłaszcza u dzieci, jak są starsze, już dobrze jest im założyć konto, żeby też wiedziały, żeby poznały te różne instrumenty finansowe. Jednak no, tutaj gotówka zdecydowanie. Bardziej się czuje, jak wydajemy. Dokładnie. Super, myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Ja to
po raz kolejny mówię, ale jestem w ogóle pod wrażeniem, także gratuluję Ci, bo w sumie tego nie zrobiłem, że takie książki powstały, bo myślę, że to będzie miało wpływ na te młode pokolenie. I zastanawiam się, czy myślałeś chociaż przez minutę, pisząc te książki, że między Twojej książce, którą napisałeś, ktoś może kiedyś mieć poukładane finansowe życie i nie wpadnie w tarapaty, nie pójdzie może z torbami. No naprawdę, możesz komuś uratować życie, tak chyba mogę powiedzieć. No byłoby mi bardzo miło, gdyby choćby jakiś minimalny promil czytelników miał lepiej ułożone życie finansowe dzięki temu, no bo problemy, tak jak mówię, no nie każdy musi być milionerem, każdy ma swoje preferencje tutaj w tym zakresie, natomiast problemy finansowe są bardzo poważne. Niejednokrotnie i są przyczyną nawet samobójstw. Także myślę, że to jest temat bardzo ważny, warto o nim czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, nie tylko w kwestii zdrowia, ale też myślę w kwestii finansów. Więc Tomek, zapytam zatem wybiegający w przyszłość, bo mamy dwie Twoje książki, które można kupić w linku, który jest w opisie filmu, bo pewnie będziecie się zastanawiać, gdzie można zdobyć. Więc pytanie, Tomek, jaki masz plan czy powstaną następne książki? Plany są bardzo ambitne. Na początek taki projekt, żeby Miś Ekspertuś miał 10 tomów. I one razem się tutaj, mamy grzbiet, i te grzbiety się ułożą w taki, znacie pewnie kaczora Donalda, giganta. Tak? I to będzie też bardzo ładnie wyglądało na półce. Super. 10 tomów. I w tym momencie chciałem ogłosić konkurs, który Grzesiu zapowiadał na początku. Chodzi o to, że chcemy wiedzieć, jakie widzowie mają zapotrzebowanie. O czym chcielibyście, żeby Miś Ekspertuś opowiedział dzieciom? Jakie przykłady pokazał? Bo mamy tam swoje pomysły. Drugi tom już jest na etapie składu. Trzeci już jest prawie że ukończony. Ale jest jeszcze spora przestrzeń na to, żeby tutaj pomysły widzów zrealizować. Także, jeśli chcecie, żeby Miś Ekspertuś o czymś opowiedział, napiszcie w komentarzu, a wśród najciekawszych pomysłów z Grzegorzem wybierzemy najciekawsze, które zostaną zrealizowane i będą dwie nagrody. Miś Ekspertuś we własnej osobie oraz książka. Także dla chętnych zachęcamy, żeby podzielić się swoimi opiniami, swoimi pomysłami i będziemy realizować, jeśli nie wszystkie, wszystkie to może w przyszłości, bo Miś Ekspertuś to jest jedna część, być może gdzieś tam w przyszłości jakiś kanał na YouTubie, tworzymy też komiks o tematyce takiej biznesowej dla dorosłych. Także plany są ambitne i to zależy od tego, jakie będzie zapotrzebowanie. Brzmi dobrze. Możliwości. Fajnie, bo dałeś możliwość naszym widzom, a w zasadzie nawet być może dzieciom naszych widzów wprowadzić pomysł, który później zostanie zrealizowany jako książka i będzie można sobie kupić i powiedzieć, ciociu, tutaj są pomysły, które ja wpisałem w komentarzu i one wygrały i zrealizowano taką książkę, która później powędruje na półki dzieci, a może trafi nawet do bibliotek szkolnych czy przedszkolnych. Także myślę, że świetny pomysł dla nie tylko rodziców, ale przede wszystkim dzieci. Także zachęcamy do wpisywania w komentarze właśnie tych wszystkich pomysłów. No i życzymy powodzenia w konkursie, a Tobie Tomek, finiszując, dziękuję bardzo za rozmowę. Sporo rad dla rodziców, ale i ciekawych pomysłów dla dzieci. Także dziękuję za rozmowę i za to, że napisałeś takie książki, bo mogłem dzięki temu Cię zaprosić. Dziękuję również. Bardzo miło było z Tobą porozmawiać. I zapraszamy na kolejne odcinki. Tak, zapraszamy. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.